Dzień dobry! Nia! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest Shoujo City i mamy update halloweenowy. Jak to tylko zobaczyłem, to od razu stwierdziłem, że trzeba taki halloweenowy special nagrać. Więc okej, zacznijmy sobie grę, dokładnie tak, stwórzmy tutaj naszą cudowną Niacian! Nie równa się cian, tylko Niacian! Dokładnie tak. O nie, nie plusik. Nia... Cian! Dokładnie. Dzisiaj Niacian będzie taka duża i będzie taka, o, taka gniewna Niacian z czerwonymi włosami. Dokładnie tak, czerwonowłosa Niacian. Dokładnie. I dzisiaj moim girlfriendem będzie pan, albo nie, dzisiaj nie będzie pan Misio, tylko dzisiaj damy sobie Goluma. Dzisiaj moim girlfriendem będzie Golum. Piękny jesteś. Pycy, jak tu klimatycznie, mamy nawet dynię. Halloweenowo, dobra, panie... Znaczy, nie panie Misiu, już chciałem panie Misiu powiedzieć. Panie Golum, co chcesz? Czokotajaki. Idziemy szybciutko do miasta, ogarniemy przy okazji, co my tutaj mamy nowego. Uuu, jak tu pięknie. Pięknie po prostu, halloweenowo. Dzień dobry, koleżanko. Uuu, czarodziejka. Czy to jest... To jest czokotajaki, dokładnie tak. Ej, pan Misiu nigdy nie chciał tych ciasteczek. Ty, Golum, chcesz, tak? Dobra, panie Golum, masz. Wcinaj sobie te. Ja też sobie dam. O, patrz jak słodziutko wcinamy. Dokładnie tak, jest nawet up. Dokładnie, Golumowi się podobam. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Uuu, tutaj mamy dwóch NPC-tów. Dzień dobry, koleżanko, która... Ma po prostu czapeczkę. I dzień dobry, czarodziejko. A to co, to UFO Catcher. UFO Catcher, dobra, sprawdźmy sobie, co to jest. Kupię sobie 6, bo dlaczego nie? I... Dobra, może te spróbuję. Klik. Poleci. O, jak ładnie, no, dokładnie tak się robi. Dobra, i teraz te spróbujmy. O, w ten sposób, pięknie. Dobra, może nie tak pięknie, ale było blisko. Okej, wyciągnijmy sobie te wszystkie figureczki, czy co to tam jest. UFO Catcher, może jakaś fajna koszuleczka będzie. Co możemy zrobić z dynią? Może jakąś super potrawę. Czarna masa z dyni. Dokładnie tak. Okej, i zostało jeszcze tylko jedno pudełeczko, dobra. Pięknie na środeczku. I dobra, dokładnie. Piękny chwyt. Może nie taki piękny. Trzeba jeszcze kupić. Dobra, i co to takiego? Okej, sprawdźmy sobie najpierw to. Jakaś bransoletka, mogę to sobie założyć? Chcę to założyć. Uuu, słodziutka bransoletka. Pięknie. Pokaż ją. W drugim pudełeczku mamy Poki. Okej, ty Golum, mam coś dla ciebie. Golum. Summer's Plus. Zaraz pójdziemy. Spokojnie. Masz to. Nie ty. To Golum miał sobie wcinać. No dobra, nieważne, ale koleżanko, wiesz co, pudełeczko fajnie by było otworzyć. Nie jest pudełeczka. Tam w środku są Poki. Okej, a w trzecim co mamy? Kolejną bransoletkę. Okej, dla Goluma. Panie Golum, patrz jak słodko. No dobrze, wiem, że chcesz Summer Splash. Patrz jak słodziutko. Mamy te same bransoletki. Słodziutko. A z dynią coś mogę zrobić? Okej, mogę chodzić z dynią. Fajnie. To wiesz co? Przydaj się, Golum. Ty będziesz niósł dynię. Dobra, Golum? Trzymaj. Nieś dynię. I idziemy. Przy okazji możecie już teraz napisać, jak myślicie. Ponieważ pod koniec wylosujemy sobie jedną figurkę z Yandere. I napiszcie teraz w komentarzach, jak myślicie, którą z tych figurek wylosujemy. Dobra, kupmy ten Summer Splash panu Misiowi i pójdźmy na randkę na basen, bo jeszcze na basenie nie byliśmy. Okej, więc lodziki jeszcze nie. Summer Splash, okej, dokładnie tak. Panie Misiu, mam coś dla ciebie. Ty, panie Misiu. Kurde, tylko musisz dynię wziąć. O, dokładnie. Dobra, to później dam ci dynię. Chodź teraz na basenik. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tej grze nic mnie tak nie wystraszy. Ja rozumiem Halloween i te sprawy, ale... Ale bez przesady. Dzień dobry, koleżanko. Jakie słodkie łóżka, ja też chcę. Dobra, panie Golum, jesteś gotowy? Zaczynamy naszą randkę. Cześć, Golum. Do you have... Tak, mam social media. Deurhara36. YouTube, daj suba.
I lajka. Lajka, panie Golum. Dużo lajków, panie Golum. Wy również możecie zostawić tego kciuka w górę teraz. Mam w sumie dwie odpowiedzi. Nie. Nie jestem fanem takich rzeczy. I tak, mam wszystkie social media, konta, jakie możesz sobie wyobrazić. Czemu nie ma po prostu zostaw suba? Panie Golum, wyjaśnij mi to. Dobra, ale załóżmy, że tak. Me too. Tak, możemy dać sobie followa. Dokładnie. Golum, dobrze gadasz. Window Shopping. W sumie nie dokładnie wiedziałem, co to jest Window Shopping. Wolałem sobie jeszcze sprawdzić. Oglądanie wystaw sklepowych. Tak przynajmniej mówi wujek Google. Iść na spacer z oglądaniem wystaw sklepowych. Oglądanie wystaw sklepowych. Okej. Okej, Golum. Jest dużo ciekawszych rzeczy do roboty. Albo tak lubię oglądać rzeczy i planować, co kupić. Golum, nie wiem, co ci odpowiedzieć, bo nie wiem, co ty lubisz. Ale dobra, załóżmy, że to ja odpowiadam. Więc załóżmy, że jest więcej ciekawych rzeczy do roboty. Czyli rozumiem, że nie pójdziemy razem oglądać wystaw sklepowych. Znaczy, panie Golum, możemy porobić dużo innych rzeczy. Dużo innych rzeczy. Myślisz, że przeznaczeniem niektórych osób jest się spotkać? Dobra, zaczyna się romantycznie, panie Golum. Okej, kliknijmy dalej. O, i mam tutaj nawet możliwość odpowiedzi na to. Wow, tak, ty jesteś moim przeznaczeniem. Okej, nie zastanawiam się nad drugą opcją. Ciśniemy. Jeszcze zobaczymy, czy coś takiego. Okej, czy myślisz, że patelnia jest dobrym prezentem dla dziewczyny? Myślę, że patelnia jest dobrym prezentem dla każdego, kto nie ma patelni. Nie ma mowy, albo tak, kupię ci jedną. No nie wiem, może się obrazić. Może się obrazić, ale załóżmy, że tak. Nie, nie, panie Golum. Dobra, dobra, przepraszam, przepraszam, panie Golum. Nie denerwuj się na mnie, nie denerwuj się. Odpowiedział pan Golum, że lepiej nie. I możemy spojrzeć po oczkach Goluma, że zaraz mi zrobi krzywdę. Ej, no o co chodzi? Zapytałeś się, kurde, Golum, a patelnię? To pomyślałem sobie, że może chcesz patelnię? No to bym ci kupił tę patelnię. Co jest złego w patelni? Ja jakbym dostał dodatkową patelnię, jakąś fajną patelnię, to bym się ucieszył. No hej. Co jest? Słuchaj, czy jakbym ci kupił patelnię, to byś się na mnie obraziła? Kogo kupił? Patelnię. Jako prezent. Mhm, jako prezent. Słucham, dlaczego? Jak to dlaczego? No jakbym ci kupił po prostu patelnię, czy byś się na mnie obraziła? Nie. No okej. No i widzisz, panie Golum, patelnia nie jest niczym złym. Nie jest powodem do obrażania się. Widzisz, z tego co też patrzyłem, mamy też jakieś takie nowe wiewióreczki, takie halloweenowe. Sprawdźmy je sobie. Wiewióreczki. O, dobra, tam jest chyba jakaś. Pani wiewióreczko, dzień dobry, pani wiewióreczko. Nie, to jest wiewióreczka, czy co to jest? Nie, no jest, to jest wiewióreczka nasza. Dzień dobry, pani wiewióreczko. O kurde, jaka słodziutka, taka bialutka. Dzień dobry, pani wiewióreczko. Panie Golum, trzymaj wiewióreczkę, trzymaj. No. Oj, nie ja, nie ja. Pan Golum, pan Golum. Tak. I tak. Dokładnie, panie Golum. Dokładnie, chodź, idziemy sobie. Dobra, panie misiu, dzisiaj był cudowny dzień. Zjedliśmy po ciasteczku, napiłeś się Summer Splasha, poszliśmy na randkę, obraziłeś się na mnie za patelnię. Chodźmy spać. Dokładnie tak. Dzień drugi. O, pan misio coś chce. Nic nowego. Nic nowego. Dobra. Wstawaj. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. No już. No ile można siedzieć? Wstawać. Okej, mogę. Okej. Musiałem kliknąć. Dobra. Matcha ice cream. Okej. Wiem, gdzie jest matcha ice cream. Idziemy, idziemy, idziemy. O, a co to jest? Co to jest? Ja to chcę. Ja chcę te takie... Co to jest? Koleżanko. Czemu ty tutaj... Bananki! Bananki! Ty, kurde, bananki! W czekoladzie, chyba. Masz. Dobra, ty pewnie nie chcesz tego bananka, ale ja sobie wpierniczę, kurde, zgłodniałem. To jest chyba bananek w czekoladzie, nie? Nie? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak bananek w czekoladzie. Dobra. Mam ochotę na bananka w czekoladzie. Dobra, ale chodźmy sobie... Wow, 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 jakiegoś speeda dostałem od tego bananka. Wow, 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 bananek ze speedem. Chcesz matcha ice cream? Które to jest matcha ice cream? Które to jest matcha? Ej, nie wiem. Załóżmy, że ten to jest matcha. Tak? Matcha ice cream. Dobra, dobra, dobra. Masz. Wcinaj. Ten?
Powiedz, że ten. Proszę, proszę powiedz. Dobra, panie Golum, daj mi szczęście. Daj mi jakieś super szczęście, żeby wylosować Okaruto. Okaruto jeszcze nie mieliśmy. Więc miejmy nadzieję, że wypadnie taka fajna Okaruto. Pycy, pycy, pycy. Kupmy tego... 6. 6. Ojojoj, ej, ja mogę tak obracać. Nawet nie wiedziałem, że można tak obracać. Dobra, ale nieważne. Weźmy sobie to pudełeczko. Dokładnie tak. Ciśniemy. Głupie pudełeczko. Miało od razu wypaść. Za pierwszym razem ślicznie miało wypaść. Dobra. No to teraz ładnie. Okej, teraz ładnie poszło. I mamy naszą figureczkę. Co dzisiaj wypadnie? Co dzisiaj wypadnie? Jaka figureczka będzie? Czy to będzie Okaruto? Zobaczmy sobie, co wypadnie. Okaruto. Dawaj, Okaruto. Nie, pani Yandere. Nie chciałem pani Yandere. Nigdy nie wypadnie Okaruto. Okaruto to jak kalesony, kurde. No i Golum i coś zrobił. I coś zrobił, panie Golum. I want onigiri. Ty cały czas coś chcesz. Golum, jesteś gotowy? Ponieważ patrz, jest zakaz chodzenia w majteczkach. Dzisiaj pani nas nie schwyta. Pycy, pycy, pycy. Dawaj, Golum, dawaj. Uciekamy. Gdzie jest pani? Okej, tutaj jest pani. Nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie, dzień dobry, proszę pani. W sumie mogę zrobić coś takiego, mam bananka i teraz będę szybko biegł. Dzień dobry, proszę pani. Mam majteczki, ajajaj. Kurde, nawet banan nie pomógł. Nawet banan z ultra speedem nie pomógł. Dobra więc, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie oczywiście tego kciuka w górę, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał. Również, moi drodzy, monitorujcie sobie oczywiście G2, ponieważ możecie tam trafić na naprawdę bardzo fajne oferty gier, nie tylko. Oczywiście w opisie tego filmu macie linka. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, hejos!